Cześć. Witajcie. No, działo się. W zeszłym tygodniu nas nie było, ale to dlatego, że Jacka nie było. No, w tym tygodniu wracamy i niestety, albo stety, mamy naprawdę o czym opowiadać. Działo się. Ty słuchaj, w zeszłym tygodniu nas nie było, bo mnie nie było? Tak, ciebie nie było, byłeś na premierze tabletów Huawei. O kurczę, rzeczywiście, byłem na premierze tabletów Huawei. Huawei pokazał rzeczywiście bardzo fajny tablet, właściwie jeden, dlatego że co prawda ich tam było troszeczkę więcej, bo to poza warianty, dwoma 10-calowcami był jeszcze 8-calowy, ale polski oddział zdecydował się na dystrybucję tylko jednego wariantu 10-calowego bez klawiatury, bo tam jest, nie wiem czy wiecie, 1/10 z wersją albo z klawiaturą, albo bez. Jedna no się nazywa, jedna jest 10-calowa, a druga jest Pro. Te klawiatury prawdopodobnie w Polsce wylądują, znajdą się, będzie można je kupić, z tym, że nadal do tej pory nie do końca jeszcze wiadomo oficjalnie kiedy, za ile i wszystkie te szczegóły. Tablety, ty mi powiedz o telefonach, kurczę, też Huawei. Wróciłem, dzisiaj właściwie wróciłem, bo to było w okolicy 2:00 w nocy, wróciłem z Paryża, gdzie Huawei pokazał serię P20. Tak naprawdę przede wszystkim pokazali model główny, czyli P20, pokazali P20 Pro i pokazali, wszyscy się spodziewali, że to będzie P20 Porsche Design, a tymczasem, moi drodzy, okazało się, że to jest nowy Mate. Porsche Design, co prawda, właśnie, ale jednak ale on Mate się nazywa odwrotnie, bo zaczyna się nazwa od Porsche Design, tak, Mate, bla, bla, tak, bla. Tak, troszkę się pozmieniało. Troszkę się pozmieniało no, snuliśmy jakby domysły, na czym to polega, myśląc o tym, jakby miały wyglądać ewentualnie przyszłe Mate'y. Wpadliśmy na taki pomysł, że być może Huawei szykuje nam taką niespodziankę, że Mate w ogóle stanie się marką premium i będą tam lądowały tylko modele wyjątkowe, ale nie wiemy tego oficjalnie. Natomiast same telefony, słuchajcie, jest troszkę tak. U nas wcześniej debiutował P20 Lite, nie? No bo się pojawił się w sklepach. On w ogóle oni tam nie mówili, nie, na tej konferencji. Nie mówili no, na konferencji, ale to jest dosyć dziwna rzecz, dlatego że P20 Lite jest znacznie bliżej technologicznie do P20, do tej wersji głównej, niż od P20 do P20 Pro. Takie jest przynajmniej moje wrażenie. Śmiałem się na początku, że dali 3 aparaty, słuchaj, zresztą obaj tak mieli. No tak, troszkę się podśmiewaliśmy, że no, 3 aparat. Dali 3, bo Samsung dał 2. Będą mieli problem, jak w przyszłym roku Samsung zapoda 3 aparaty i Apple w iPhone'ie też wsadzi 3. No, natomiast okazało się, że to nie jest kwestia wyłącznie ilościowa. Ja robiłem im zdjęcia wrzucę wam wszystkie, albo jeszcze dzisiaj po południu, jeżeli mi się uda, albo najpóźniej jutro zobaczycie, jak wyglądają zdjęcia nocne robione z tego telefonu. Jest po prostu... No nawet, wyglądają dobrze. Słuchaj, nawet jadąc tam, myślałem sobie, że no jakże. Bo tam można, nie wiem czy wiecie, przy otwartej przysłonie 4 sekundy trzymać i robić zdjęcie w ręce. Bez statywu. To jest nienormalne, do tej pory niczego w żadnym smartfonie nie było tego typu. No i próbowaliśmy. I zdjęcia wychodzą po prostu niesamowite. Ta stabilizacja obrazu działa cuda zwyczajnie. No działa dobrze, zresztą wcześniej to już to robiło robotę, ten tryb nocny, tylko że wtedy musiałeś mieć statyw. Tak, bo bez statywu rzeczywiście rozmywało. No także konkurencja ma teraz co robić. Będzie, powiem wam, coś czuję ciekawie w przyszłym roku, jeżeli chodzi o fotografię. Myślę, że już kolejny Note będzie zamiatał i będzie konkurencja wymuszona po prostu. Jeszcze do tego 960 klatek na sekundę wideo, które nie jest nowością. HD. Czyli jednak Sony z tym Full HD poszło bardziej. No tak, ale Sony jest rzeczywiście troszeczkę bardziej fotograficzną marką niż Huawei. Oni muszą bazować na rozwiązaniach cudzych, nie? Fakt. Ale wygląda rzeczywiście oszałamiająco. Bardzo mi się podoba, powiem szczerze. Robiłem rzeczywiście na pokazach. Wreszcie zaczyna być widać tą sztuczną inteligencję, która dawniej była... W Mate 10 Pro, którego również mam, którego używam na co dzień, w którym jest troszeczkę mniej widoczna, ona dobiera automatem, co prawda, ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Tutaj robiliśmy zdjęcia, wylatując z Paryża, zdjęcia skrzydła oświetlonego światłem słonecznym przy błękitnym niebie. Czasem się włączał tryb błękitne niebo, a czasem nie. Różnica kolosalna pomiędzy zdjęciem bez trybu dodatkowego, a z trybem dodatkowym. Także ta inteligencja sztuczna rzeczywiście coś próbuje robić. Ale właśnie, jak się nie zawsze włączał, to może to nie zawsze tak perfekcyjnie działa. Skoro mówisz, że niektóre zdjęcia były lepsze, inne gorsze. To wszystko zależy od warunków zewnętrznych. I to jest tak, że jeżeli czujniki dostają na przykład więcej światła, albo dostają więcej światła niebieskiego, albo jakiegoś innego. No to Wam się te warunki zmieniały? Tak, no tyle, że wiesz, jeżeli się robi przez szybę, to czasem niby to samo szybę, dokładnie, niby to samo ujęcie, wiecie, ale jednak inne. W ogóle ciężko z samolotu zrobić dobre zdjęcie, bo zazwyczaj ta szyba jest porysowana, ufajdulona, a do tego zaparowana, a jeszcze do tego plastikowa. Bardzo fajna sytuacja w momencie, kiedy zbliżacie na przykład obiektyw do czegoś, aparat stwierdza, że chcecie zrobić zdjęcie makro. Je automatycznie po prostu powiększa, tak żeby było widać każdy szczegół i wyostrza. Bardzo fajna rzecz, z której też korzystaliśmy, która nam się bardzo podobała. Jest cała masa rzeczy, powiem szczerze, na temat przede wszystkim wersji Pro, którą chciałbym Wam powiedzieć, ale nasza formuła, a mamy jeszcze kupę rzeczy do omówienia. Będzie recenzja. Postaram się bardzo szybko, ale chcę to zrobić porządnie, w związku z tym 2 tygodnie minimum. Powiedz od razu, no bo to kurczę faktycznie, to nie jest telefon, co się zrobi na kolanie. Nie wiem nawet, czy oddzielnie nie zrobię materiału wyłącznie dotyczącego robienia zdjęć, kwestii porównawczych i tego typu rzeczy, dlatego że to jest, słuchajcie, w tej chwili to jest potęga. To jest, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne w smartfonach, to jest najlepsza rzecz, jaką można na dziś kupić. Bardzo możliwe, że to się szybko zmieni, natomiast na dziś to jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o aparat smartfona. Uwierzę, jak zobaczę, ale zdjęcia, które już widziałem, wyglądają naprawdę obiecująco. Tak, ja wysyłałem na swojego Facebooka, ale Facebook to nie jest oficjalnie dostępny, tak dodatkowo. Natomiast faktycznie to, co widziałem, to już daje nadzieję, że to jest coś dobrego. To są szybkie fotki oczywiście, tak, z szybkim autofokusem, jest śledzenie obiektowe i mnóstwo innych rzeczy. Ale manocza i cały czar poszedł w cholerę przez głupie wcięcie. Nie, znaczy ja nie wiem, dlaczego ludzie się tego nocza czepiają. To nie jest tak, że on przeszkadza. Jakoś, nie, bo zależy, jak się zagospodaruje powiadomienia. Z tego, co widziałem, to oni nie głupie tam te powiadomienia rozmieścili. Są bardzo dobrze zrobione. Zegar, także będzie fajnie. A propos, tu się też dzisiaj dowiedzieliśmy, że OnePlus 6 też będzie miał notcha i jakoś po nowemu zrobią te powiadomienia i zegar, więc może wreszcie się doczekamy sensownego wykorzystania tego elementu. Muszę jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, ten Porsche Design, który kosztuje makabryczne pieniądze. Prawie 8 000, makabryczne pieniądze. Jest rzeczywiście zrobione inaczej. Tam jest, co mogło Wam umknąć przy premierze, czytnik odcisku palca wbudowany w ekranie. Nie było widać, czy jest region, słuchaj, jakiś, czy jest miejsce. Wiesz co, nie miałem telefonu w ręku, to nie mam pojęcia, ale pewnie jest jakiś rejon, w którym należy dotknąć. No jeszcze jest coś, za co warto tego Porsche Design wyróżnić, przynajmniej tą najdroższą wersję, 512 GB pamięci wewnętrznej. To jest chyba pierwszy komercyjnie dostępny, chociaż nie, jakiś Asus był z taką. Chyba tak, różni się... Ale to nie zrobili takiego rozgłosu. Różni się na pewno układem tylnych aparatów, różni się tym, że ma z tyłu czytnik odcisku palca również powielony, poza tym ekranowym, tak? No to nie głupie, bo... Czasem tak wygodniej, czasem tak wygodniej. Dokładnie. Poza tym, może nie są pewni działania tego na ekranie i tak na wszelki wypadek. Ekran OLED, słuchajcie, też po prostu robi niesamowitą robotę. Widziałem IPS w tych wyświetlaczach długich z noczem, w telefonach bez krawędzionych. OLED jest po prostu nieporównywalny, jest po prostu... Ziemia do nieba. Nie, no w ogóle OLED, kolory są niesamowite. Kolory na OLEDzie w porównaniu z kolorami na IPS-ie to jest dzień do nocy. I słuchajcie, co prawda na szybko, ale w Paryżu sprawdzaliśmy, jak się ma bateria. Tutaj jest bateria wyjątkowa, jeżeli chodzi o tę klasę smartfonów, dlatego że zazwyczaj bywają 3 z hakiem w tych Chińczykach. Tutaj są 4000 mAh i to robi robotę. Chodziliśmy po Paryżu z włączonym Endomondo, czyli cały czas nawigacja, z 4G, z różnymi innymi rzeczami chodzącymi w tle i słuchajcie, to po prostu działa. To znaczy jest tak, że jeden dzień z hakiem powinno wytrzymać bez żadnego problemu. A ma opcję powerbanku? Nie pamiętam, ale chyba ma. No trzeba by sprawdzić, bo to pewnie ludzi będzie interesować. To jest niestety taki szczegół, który mi umknął, tym bardziej, że go zazwyczaj w specyfikacji. Nie trąbiam o tym specyfikacji. Wydaje mi się, że jest na pewno OTG. Jeżeli jest OTG, to powinna być i funkcja powerbanku. Ale nie daje głowy, słuchajcie, w tej chwili. naprawdę... Sprawdzimy to, Jacek na pewno Wam o tym w recenzji powie. Obiecuję. A ja jeszcze chciałem wspomnieć, jak już o baterii mówimy, padło m.in. na konferencji takie stwierdzenie, że, bo oglądałem, niestety tylko na YouTubie, żałujemy, ale trudno. W przepięknym miejscu była konferencja. No i padło tam takie fajne stwierdzenie, że bateria jest większa, a smartfon jest o 0,5 mm cieńszy od iPhone'a, ile dobrze zapamiętałem. Pół milimetra. Kurczę, wiecie co, strasznie mnie to, no tak mnie dobiło to porównywanie wieczne się do iPhone'a i do Samsunga. Kurczę, nie mogą porównać się do samych siebie, cholera. To samo oglądałem tego samego dnia, rano była konferencja Xiaomi, też fajny telefon pokazali. Kurde, zrobili to samo. Ojej, bardzo chcielibyśmy być jak Apple i robimy lepsze rzeczy, ale ciągle się z nimi porównujemy. To znaczy my się słuchajcie, zgadzamy, że to tak wygląda od naszej strony, od strony europejskiej. Ma to sens, jeżeli chodzi o Chińczyków, dlatego że Chińczycy masowo kupują Apple. Właśnie. Ma to sens ewentualnie, jeżeli chodzi o promocję na Stany. Natomiast w Europie to troszeczkę tak wygląda, słuchajcie, nie wierzycie we własne siły, musicie się przez cały czas porównać. W Europie to wygląda słabo, mnie się to prawdę mówiąc nie podoba, bo ja rozumiem, jakby produkowali kiszkę. No, to tak, to... Zrobili świetne smartfony. Kurczę, no robią naprawdę jedni, drudzy dobre smartfony i się porównują. Skoro Xiaomi wspomniałem, bo w ogóle to Xiaomi najlepsze. Tak, Xiaomi najlepsze. Mi Mixa nowego pokazali i mnie rozczarował. Ale dlaczego Cię, słuchaj, rozczarował? Bo miał wyglądać lepiej. Wygląda bardzo dobrze, ale wygląda bardzo podobnie jak poprzednicy. Wąska ramka, trochę szersza na dole. U dołu jest aparat. No tak, ja widziałem wersję białą, która wygląda bardzo ładnie. Tak, ale ja nie mówię, że on jest brzydki, tylko że mnie rozczarował, bo miał wyglądać jeszcze lepiej. Mnie się podoba, nie słuchajcie go, on jest malkontentem w tej kwestii. Mnie się akurat podoba, jeżeli chodzi oczywiście o wygląd. Tam jest dosyć mocna specyfikacja, prawda? Tak. Bo jest i Snapdragon 845, 3 wersje pamięci? 3 wersje, 6 i później mamy 128. A to jest 6 GB RAM, 6 GB tak? RAMu. 128, 64, 128 i 256 pamięci tak wewnętrznej, czy już też całkiem zacnie. Ja mam, słuchajcie, nawet ceny, bo Adam tutaj wyliczał, 1790 najprostsza wersja, czyli 64 flesza, 6 GB RAMu, 1950 128 mega flesza, 6 GB RAMu i 2170 ten największy. Tak, tylko pamiętajcie, 120. To są ceny żywcem z Juana. Wiadomo, że w Europe będzie drożej. Adaś przeliczał po prostu na żywca, w związku z tym pamiętajcie, że nie będzie tak tanio. Chyba że sobie spróbujecie. Ale no i tak będzie tanio, będzie też kurczę, drożej i tak troszkę, będzie tanio. A propos tanio znowu z Xiaomi. Xiaomi się w Biedronce pojawiło, słuchajcie, coś niesamowitego. To polscy producenci z Biedronki mają będą płakać, coś mi się wydaje. Tym bardziej, że pojawiło się w cenie w 400. To jest specyfikacja całkiem niezła. Pojawił się Note 5A, bo tak gadamy, że się pojawiła. 399 za Redmi Note 5A. Kurde, ludzie. To nie jest high-end oczywiście, nie, ale są te 2 GB RAMu, jest 16 GB flesza, jest porządny całkiem procesor, bo tam jest 600 Snapdragon, także... Tak, ale wiecie co, no ja nawet przyznam, pomyślałem, czy by żonie takiego nie kupić, bo utopiła iPhone'a w kiblu i... Ale no nie, chyba jednak trochę za mało, ale jest to całkiem przyzwoity telefon, jak za 400, przepraszam, bo 3,9, kurczę, no naprawdę, to jest cena okazyjna, jest chyba taniej niż gdzie indziej i to sporo. Jest taniej niż gdzie indziej, dlatego że znaleźliśmy dzisiaj, właściwie nasz kolega znalazł u jednego z dystrybutorów też promocji w cenie detalicznej 444 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, albo 400, tak. Na tym pułapie cenowym to różnica 5 dych prawie, to już robi. To słuchajcie, jest znaczna różnica. No, bo... Kto kupi za 50 zł drożej, jeżeli może pójść do Biedronki i kupić za 400? Wiesz, będą ofiary może. Tak, bo to, wiecie, podpisuje się osobne umowy na dystrybucję z różnymi dystrybutorami. Co prawda starają się oczywiście cenę trzymać, ale tutaj najwyraźniej się okazało, że można gdzieś zrobić taniej. Po prostu najwyraźniej. Tak. No mówię, może być wesoło w Biedronce, bo od 5, tak? Dobrze myślę, od 5 czy od 4 te telefony będą. Ja nie pamiętam, słuchajcie, trzeba zajrzeć albo na stronę Biedronki. W każdym razie zaraz po dyngusie ja bym proponował, jak chcecie kupić, już się ustawiać pod Biedronkami w kolejkę, bo... Tylko ja znowu powtarzam, bo pewnie będzie po sztuce na sklep albo i nie to. My naprawdę nie namawiamy na Xiaomi, żebyście nas źle nie zrozumieli. Nie, my nawet się nabijamy trochę z Xiaomi. No trochę. Nie to, żeby jakoś... Nie zaprosili nas na premierę, tak? O, co właśnie. Prawda, czterech polskich dziennikarzy pojechało, jeżeli dobrze pamiętam, także my im PR-u robić nie będziemy. Mówimy tylko, że panie Xiaomi... Nie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo ja miałem być na nich obrażony. No właśnie, jesteśmy na nich obrażeni. No dobra, zostawmy już to biedne Xiaomi, bo jeszcze mamy kolejne nowości od kolejnego dość istotnego nadal producenta, od HTC. Jak już idziemy w dół z cenami, to idziemy... z HTC. Dwa niedrogie telefoniki pokazali, Desire 12 i 12+. Jeden za 749, drugi za 999 zł. I to znów, no nie są to jakieś mega wypasione telefony, to są takie... powiedziałbym tańsze średniaki. No tutaj Adam był z kolei na premierze polskiej. Byłem na premierze polskiej. Mówi z autopsji. Miałem je w ręku, materiał jest podlinkowany, możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają. Wyglądają całkiem nieźle jak na tanie telefony. Nie są złe telefony, prawda? Nie, nie. 5,5 cala i 5,99 cala HD plus rozdziałka, czyli mamy rozciągnięte ekrany. W jednym jest Mediatek 6739, w drugim Snapdragon 450. U nas będą wersje, na szczęście będą wersje 3+32, bo ten tańszy jeszcze występuje w wersji 2+16. No, no i zobaczcie, kurczę, można, no, Snapdragon 400, tak? No. A w Biedronce Chińczycy sprzedają za 400 600. No tak, ale jest to Xiaomi, jest różnica, nie HTC. Tak, no. Nie, jak najbardziej. Chodzi mi po prostu o to, że Chińczycy robią straszliwy ruch. To nie jest już kwestia tego, pędźcie i kupujcie, bo jest tanio, tylko to jest wojna. Jeżeli takie ceny, to są ceny dumpingowe, słuchajcie, to jest niesamowite dotowanie, nie da się po prostu smartfona w takiej cenie sprzedawać. No, ja myślę, że HTC też nie kosi nie wiadomo jakiej kasy na tych telefonach, biorąc pod uwagę, w jakiej firma jest sytuacja. Czekaj, przypomnij, jaka to jest cena na HTC? 749, 999. Baterie w granicach tam 2700, 2960, aparaty no też nie najgorsze, nie takie tragiczne, bo mamy nawet w tym telefoniku z plusem podwójny, co prawda tylko 13+2, ale zawsze podwójny. Z przodu 8, w tym tańszym aparacie, w tym tańszym telefonie będzie 13, 5 z przodu. No też jakoś niedramatycznie, pstryknąłem parę zdjęć tam na konferencji, było dosyć podłe światło. Plastikowe obudowy są, prawda? Plastikowe, ale wiesz co, wygląda z daleka jak szkło, można się nabrać. No HTC rzeczywiście potrafi ładny design zrobić. Zrobione są, no podobają mi się te telefony jak na tanie urządzenia, tylko że no kurde, no Xiaomi, tak. No tak, no ceny niestety się okazuje, boję się, że będą prawdopodobnie najbardziej zaporową sprawą. Że to jednak no Xiaomi będzie. Jeżeli używacie HTC w nie high-endowych, jeżeli rzeczywiście jesteście do marki w jakiś sposób przywiązani, przyzwyczajeni do ich interfejsu, to jest fajna propozycja, nie tania, ale fajna, tak? Natomiast, no mówię, jeżeli szukacie po prostu smartfona... HTC ma też swoją rzeszę fanów, zresztą ja się prywatnie nie dziwię, bo tak po prostu jest. Ja mam ogromny sentyment do marki, szczególnie do starych telefonów i do początków HTC w ogóle na rynku. Słuchajcie, no pamiętajmy, że to jest firma, która pierwsza zrobiła telefon z Androidem. Byli niesamowici innowatorzy. Nadal są, no. Pierwsza, która wprowadziła podwójne aparaty fotograficzne, kiedy pozostałym producentom nawet się o tym jeszcze nie śniło. Pierwsza, która wprowadziła kulkę, której nikt później nie wykorzystał. Metalowe obudowy. Komu zawdzięczacie? No właśnie HTC zawdzięczacie, także jest to firma z tradycjami, no i powiem szczerze, no trochę szkoda, że im po drodze nie poszło niestety, znaczy nie ostatnio, to niestety już od dłuższego czasu już się nie układa, no ale dobra, trzymajmy kciuki, może w końcu coś się ruszy, może, no bo będzie jakiś tam flagowiec w tym roku jeszcze, no to... Dobra, trzymajmy kciuki i już się nie znęcamy. Pojawił się wreszcie Sharp Aquos S3. O, tak, co prawda nie u nas się pojawił, ale się pojawił. Była oficjalna premiera. 6 cali z noczem. Fajny wyświetlacz, co tutaj narzekać. Zresztą sam smartfon wygląda z przodu całkiem nie najgorzej. Z przodu dobrze, z tyłu. Tam jest Snapdragon 630, jest Quick Charge, jest pamięć 4 GB RAM, 64 flash. I tak jak Adaś wyliczył, 1400 zł na nasze, czyli, ale też liczone na surowo. Tyle, że jest dolarów tajwańskich dla odmiany, bo zadebiutował na Tajwanie. Jest tak brzydki z tyłu, ma tak bez sensu zaprojektowany ten moduł aparatów fotograficznych, że to się po prostu w głowie nie mieści. Brzydactwo czystej wody, od tyłu. Ja bym nie był aż tak... Brzydki jest. brzydki. Nie, inaczej bym powiedział, że nie jest jakoś przesadnie urodziwy, nie wyróżnia się w każdym razie designem. Ale, o, z przodu wygląda ładnie, standardowo. Jest pomimo tego, no, trzeba, no bo on ma niezły stosunek powierzchni ekranu do reszty frontu, 91%. Także no, lipy tutaj nie ma. Ty, a wiesz, że producenci troszeczkę liczą z kołnierzykiem, tak? Nie, no wiesz, no bo, to... Słuchajcie, liczymy na trzy... Nasi technicy usiedli i sprawdzali, jak wyglądają różnice w zależności od tego, w jaki sposób się liczy. No bo to jest czysta geometria, tak? Pewnych parametrów się tam nie ma, pewne można wyliczyć, ale nie wszystko. Według tych wzorów, które są do wyliczania, no... Producenci jakby troszeczkę podają więcej. No ale to wiesz, pracodawcy podają płacę brutto, to mniej więcej tak, na tej zasadzie, a no dobra, o tym już nie mówmy. Się pewne jeszcze pewne wymiary się podaje wraz z kręgosłupem, ale... Jeszcze musimy wspomnieć o jednym ważnym producencie, mianowicie o Lenovo. Ci też natłukli telefonów jak dzicy. K5 były i S6 Plus? Warto na nie zwrócić uwagę ze względu na to, że bardzo możliwe, że zobaczymy je w roli nowych moto. Któż to wie, nie? W roli, nie wiem czy w roli nowych moto, ale na pewno w ofertach operatorskich je zobaczymy. W ofertach operatorskich tak, no, bo to nie będą to raczej drogie telefony. Nie, no jest, to nie są jakieś genialne 5,7 cala HD+, w jednym podwójna para, w drugim nie, baterie 3000, w jednym Mediatek 6750, czyli prawie że powtórka z HTC, w drugim Snapdragon 430, cóż za niespodzianka, pamięć 3 plus 32, też bardzo duże zaskoczenie. No, takie dosyć te telefoniki są. No i ja też znowu przeliczyłem ceny. K5 wychodzi 488, a K5 Play 380 albo 434, bo tutaj są warianty pamięci jeszcze, tak. Bo jeszcze 2 plus 16 można mieć. Z tym, że znów ceny z juanów. No i trzeci model taki trochę bardziej wypasiony pokazali, no tak. Tą S5, ale też 5,7 cala, no tylko już Full HD, a nie HD. Tak. Trochę mocniejszy ten telefon jest, próbuję podejrzeć. Wygląda w miarę rzetelnie, no. Tak, nie pamiętam jaki tam jest procek, kurczę, wyleciało mi z głowy. To i też w tej chwili nie powiem. No zaraz, ja próbuję podejrzeć, Snapdragon 625, widzicie, mam ściągę. 600. Nie, zawsze mamy ściągi. Możemy oczywiście mówić z głowy, natomiast za każdym razem jak się podaje specyfikacje, bo trzeba ich zapamiętać całkiem sporo, można przekonać. Zresztą jak właśnie przed chwilą się przekonaliście, te specyfikacje bywają podobne. Tak? Tak. I weź tu teraz zapamiętaj, nie wiem, 10 telefonów o podobnych specyfikacjach. My pamiętamy jak one wyglądają, pamiętają mniej więcej co gdzie mają, ale no, pamiętajcie o tym, że smartfony w tej chwili również zaczynają się upodabniać jeden do drugiego strasznie. Wyróżnia się coś, jeżeli ma 3 aparaty fotograficzne z tyłu, tak? Notch już w tej chwili nie jest wyróżnikiem. Notch już przestał być wyróżnikiem. Długi ekran też już nie jest żadnym wyróżnikiem. Pamięci, no są stałe konfiguracje, w związku z tym też tutaj nie bardzo jest. No to co, czekamy na 4 aparaty, nie? Ciekawe, kto się pierwszy odważy. Ale nie mówię, że 2 z przodu, 2 z tyłu, bo to już też Huawei zrobił. Tak, oczywiście. Ale tak, no, ze 4 z tyłu. No. A, przy okazji w Pro jest 24 megapiksele z przodu i też robi takie selfiki, że siada, klękajcie narody po prostu. Ty, no to nie gadaj, że ja sobie będę musiał Huawei'a kupić. No, obawiam się, że będziesz musiał rozważyć przynajmniej, słuchaj. W telegraficznym skrócie, dlatego, że... Już jakby przekraczamy prawdopodobnie czas dopuszczalny na nasze gadanie, nie śpicie. Ale w telegraficznym skrócie słuchajcie jeszcze. Pojawiło się w zeszłym tygodniu Meizu E3 w Chinach, pojawiła się Nubia V18 i Vivo V9. Wszystko ekrany w okolicy 6 cali, Vivo troszeczkę więcej, bo 6,3 cala. Ceny dopuszczalne w miarę. Nubią się nie ma co zachwycać, dlatego że jest fajna, ale to nie jest to, co oni rzeczywiście potrafią pokazać, jeżeli chodzi o design. Nie jest to też jakby specyfikacja taka, żeby strasznie ją bardzo chcieć. Natomiast Snapdragon 600, pamięć standardowa również. No jeszcze Vivo. No Vivo V9 ma 6,3 jeszcze mam jeszcze X21 i X21D, czyli ten z czytnikiem w ekranie. No natłukli tych modeli, jeszcze jest zapowiedź Vivo Y85, słuchajcie, jeszcze jest Oppo R15 w dwóch wariantach. Tak, słuchajcie, Chińczycy zaszaleli w zeszłym tygodniu strasznie, jeżeli chodzi o ilość smartfonów. Wszystko znajdziecie u nas i w newsach, i w specyfikacjach. Dokładnie, zachęcamy, ja Wam daję tu linki w opisie filmu, także można zobaczcie, bo... Tak to by tygodniówka nam godzinę staraliśmy się powiedzieć o tym, co rzeczywiście jest warte uwagi. Staraliśmy się Wam powiedzieć o HTC-ach, które są fajne, o tych przecenach, które są, podejrzewam, dla Was, niektórych z Was atrakcyjne. Staraliśmy się troszeczkę powiedzieć o Huawei, bo byłem i naprawdę jestem, słuchajcie, pod wrażeniem. Jeżeli Jacek jest pod wrażeniem, no to rzeczywiście coś musiało być. No. Jedna rzecz, o której jeszcze wspomnę, zanim Adam stanie, to jest to, że podobno planują reaktywację marki Palm. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taka marka dawniej należąca do HTC. No tak, teraz, do HPK. Do HP. Teraz do TCL-a dla odmiany. Teraz do TCL-a, czyli dla tych, którzy robią Blackberry i dla tych, którzy robią Alcatelę w tej chwili. Wiecie, to będzie w Stanach, także nas to średnio... Przy okazji Blackberry dostaniemy, ponieważ złapałem naszą dobrą znajomą, zresztą pozdrawiamy serdecznie. Tego, co miałem dostać 3 miesiące temu. Super, no dostaniemy wreszcie Blackberry, także może jakiś Blackberry się w testach pojawi, któż to wie. No to dobrze. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy ta reaktywacja w Palmów się powiedzie. Palmy to była dosyć sympatyczna marka HP. Specyficzna. To bywały oczywiście klawiatury, kuwerty. Oni starali się ratować tą markę na wszystkie możliwe sposoby. Trochę uratowali, bo ona wciąż żyje w smart telewizorach, a poza tym LG, w świadomościach użytkowników. Naprawdę bardzo wiele ludzi. Ta platforma, która jest w chytrych telewizorach LG, w smart telewizorach, to jest właśnie od Palma. Ten system WebOS. Tak. Także w jaki sposób ta marka wciąż pozostała na rynku, prawda? Zobaczymy, co z tego wyniknie. No cóż, ja się biorę za testowanie przez weekend, jutro jeszcze i przez weekend świąteczny w nowych smartfonów, bo mam nie tylko P20 Pro do robienia zdjęć, ale zobaczymy, co nam przyniesie przyszły tydzień. Chińczycy szaleją rzeczywiście. No będzie Saigon, ja już czuję, że zaraz się zacznie po świętach, ale ja w tym czasie sobie dla jaj potestuję. W każdym razie marki europejskie, trzymajcie się mocno, bo te sprzedawane w Europie, trzymajcie się mocno, bo ten najazd to zaczyna być potop chiński. Pierwszy potop chiński na Europę, słuchajcie. Oni nie muszą tutaj sami przyjeżdżać. Przyślą swoje smartfony w niskich cenach i nas zaleją zwyczajnie. Bawcie się dobrze, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Patrz, nie ubraliśmy się dzisiaj w jakieś zajączki albo coś. Mieliśmy się w zajączki ubrać. Za tydzień się ubierzemy. Dobra. Musimy zdrowych, spokojnych, szczęśliwych. Odłóżcie urządzenia, posiedźcie z rodziną trochę, idźcie na spacer. Zostawcie to wszystko w diabłu, jeżeli nie musicie korzystać. A jak już coś musicie, to oglądajcie nas. Tak? A nie? Święta? Przy stole? No ja nie wiem, czy to apetytu Wam nie odbierze, słuchajcie, ale pozdrawiamy Was w każdym razie serdecznie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.